Witam, dzisiaj przedstawię Wam 18 ciekawostek o garze. Zapraszam. Imię Gara oznacza dosłownie kochający siebie demon lub kochający siebie jedwab, ale chyba możemy śmiało zakładać, że chodzi o tą pierwszą wersję. Ponadto klan, do którego należy, nazywa się Kazekage, co jest identyczną nazwą jak funkcja, którą pełni w Naruto Shippuden. Gara jest jedną z czterech postaci, które zawsze znajdowały się w pierwszej dziesiątce w ankietach popularności. Raz zajął czwarte miejsce, cztery razy zajął siódme miejsce, raz ósme, a raz dziesiąte. Natomiast w podsumowaniu wszystkich głosów z pierwszych sześciu ankiet zajął ósme miejsce. Jego hobby to walka oraz hodowla kaktusów. W zasadzie co innego miał robić na pustyni? Gara i Naruto mają naprawdę sporo wspólnego. Obydwaj w dzieciństwie byli nienawidzeni. W Shippudenie mieli taką samą wagę oraz wzrost. Ukończyli akademię w tym samym wieku. Obydwaj byli Jinchuriki. Co ciekawe, Gara był Jinchuriki jednoogoniastego, a więc można powiedzieć pierwszego z ogoniastej bestii. Natomiast Naruto dziewięcioogoniastego, więc ostatniego z ogoniastych. Do tego urodzili się w jednym roku, więc nawet mają tyle samo lat. Jakby tego było mało, to byli synami czwartych Kage swojej wioski, a ich matki umarły w dzień ich narodzin. No i jeszcze ich wrodzona natura to wiatr. Ulubionym jedzeniem Gary są solone ozory i żołądki. Nie lubi natomiast Yokan i marron glacé. Według pierwszego databooka Gara chciał walczyć z Sasuke Uchiha, natomiast według trzeciego databooka chce walczyć z każdym, jeśli tylko w grę wchodziłoby dobro jego wioski. Jego oczy nie są pomalowane, jak wiele osób myśli. Są one podkrążone, ponieważ ogoniasta bestia nie pozwala mu zasnąć. Co ciekawe, w Boruto pomimo utraty Shukaku nadal się nie wyspał. Pomimo bycia Kazekage ukończył zaledwie 34 oficjalnych misji. 9 rangi C, 8 rangi B, 14 rangi A oraz 3 rangi S. Poprzedni Jinchuriki Shukaku, Bunpuku, przepowiedział, że pewnego dnia ktoś pokaże mu znaczenie słów wytatuowanych na jego własnych dłoniach. Te słowa to akceptuj oraz serce. Tatuaż na czole Gary oznacza miłość i jest to połączenie właśnie tych dwóch kanji. Gara urodził się 19 stycznia, a jego grupa krwi to AB. W pierwszym Naruto miał 12-13 lat, przy czym mierzył 146-148 cm wzrostu i ważył 39-40 kg. Natomiast w Shippudenie miał już 15-17 lat, mierzył 166 cm wzrostu i ważył 51 kg. Ukończył akademię w wieku 12 lat, a Chuninem został w wieku 14. Opanował trzy typy natury: błyskawicy, wiatru oraz ziemi. W jednej z powieści natomiast był w stanie używać również Kekkei Genkai, uwolnienie magnesu. Co ciekawe, wujek Gary, konkretnie Yashamaru, w niektórych mangach jest przedstawiony bardziej jako kobieta niż mężczyzna. Te wersje to m.in. brazylijska, holenderska, francuska, niemiecka, włoska, portugalska oraz polska. Początkowo Gara miał kolczyki w uszach, co widać w mandze. Jest najmłodszym Kage, jakiego kiedykolwiek wybrano, bo został nim w wieku 15 lat. Masashi Kishimoto w jednym z wywiadów ujawnił, że Gara miał być początkowo całkiem inną postacią. Miał mieć na imię Kumomaru i miał być uzależniony od narkotyków, które zwiększałyby jego siłę fizyczną, i to wszystko w wieku 7 lat. Miał mieć również psa ninja imieniem Manji, który miał ciemne ślady wokół oczu i wytatuowane kanji na czole. Brzmi znajomo? Twórca mangi przyznał, że wygląd Gary był nieco problematyczny do częstego rysowania, więc musiał go zmienić i finalnie zainspirował się Matrixem. Widzicie podobieństwa w ubiorze? Bo ja tak. Czy wiedzieliście, że Gara prawie się ożenił? Rada chciała zaaranżować jego małżeństwo w celu przedłużenia rodowodu, a jego wybranką miała być Hakuto Hoki, jednak uciekła ona ze swoim ukochanym, a Gara zaadoptował Shinkiego, którego uznano jako syna Gary. I to już wszystko, jeśli chodzi o ciekawostki na temat tej postaci. Jeśli interesuje Was więcej ciekawostek o innych, zapraszam w kolejną środę o godzinie 16. Nie zapomnijcie lajkować, dać łapkę w górę i polubić ten filmik. Cześć!